Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, jak z takiego zwykłego lampionu zrobić przepięknie prezentujący się i bardzo oryginalny świąteczny stroik. Mogę Wam zagwarantować, że przygotowanie go zajmuje kilka minut i nakład finansowy też jest minimalny. Miłego oglądania! Do przygotowania naszej dekoracji będziemy potrzebować szyszki, jodłę, kosotrzew, generalnie co możecie znaleźć w lesie, w parku. Ja też tak zrobiłam, te szyszki zebrałam, one wszystkie były zamknięte, ale w ciągu kilku dni, bo jest w domu ciepło, po prostu się otworzyły. Udało mi się też cudem znaleźć mech, bo tutaj to jest nie lada sztuka, żeby znaleźć taki właśnie mech. Akurat na dachu mi się znalazło. Świeczka oczywiście i zwierz. Ja tutaj mam takiego jelonka. Serenkę. Nie, to nie serenkę, bo serenka nie miała rogów. To jest jelonek i chciałam kupić ceramiczne, ale nigdzie nie mogłam znaleźć ceramicznych. No i oczywiście będziemy potrzebować nasz lampion, który tutaj z tyłu stoi. Zaraz Wam pokażę może trochę wyżej kamerą. To jest ten, który pokazywałam Wam kiedyś, kupiłam go w TK Maxie, ale jakikolwiek na pewno się sprawdzi w tej roli. Na samym środku postawię świeczkę. Ustawię naszego zwierza też. Okej, on teraz do Was stoi tyłem, ale później pokażę Wam, jak będzie wyglądał w zbliżeniu. Zdecydowałam się, że przekręcę lampion, żebyście Wy lepiej widzieli. I po prostu dokładam elementy i sprawdzam, jak się prezentują, czy dobrze wyglądają. Tą szyszkę może przestawię. Ja tutaj na górę włożę w ten sposób, trochę czerwonego. Na sam koniec włożyłam taki duży kawał jedliny. Oczywiście pamiętajcie, żeby zachować szczególną ostrożność, szczególnie wtedy, kiedy obchodzimy się z ogniem. Możecie też tutaj wstawić spokojnie świeczkę taką z zasłonką. Tak szybciutko chciałam Wam jeszcze pokazać, że w taki sam sposób przygotowałam szklarenkę, w której latem trzymam zioła. Mam nadzieję, że mój pomysł się Wam spodobał i że wykorzystacie go w tym roku. Jeżeli nie ten, to zapraszam też na inne filmy, które razem z moją mamą przygotowałyśmy dla Was w zeszłym roku. Bardzo cieplutko Was pozdrawiamy. Do zobaczenia, usłyszenia niedługo. Trzymajcie się, pa pa!